mecz. Troszkę za nerwowo zagraliśmy w ataku w tym drugim secie. Ale natomiast ten trzeci i czwarty set, myślę, że tam żeśmy zagrali koncertowo w ataku, bo zrealizowaliśmy, nie wiem, w 110% to, co mieliśmy zrealizować. Szczególnie to widać było po Kasi Broje, która gdzieś tam to, co żeśmy sobie zakładali, nawet te przebicia palcami na odprawie, zrealizowała to bardzo fajnie. Zachowaliśmy w tych trzecim, czwartym secie dużo spokoju w tym ataku i cierpliwości. Zarówno Paula, zarówno Mańka Winogradowa, tutaj było naprawdę bardzo fajnie. Szkoda troszkę tego seta, ale drugiego, ale najważniejsze, że po tym potrafiliśmy się otrząsnąć i zagrać bardzo konsekwentnie w następnym roku. No gramy tak, jak gramy. No, w dwóch setach daliśmy w prezencie, podejrzewam, około 25 punktów Ostrowcowi. No więc jeżeli przegrywamy na początek, nie wiem, 9-1 czy 9-2 i z tego wszystkiego dwa punkty robi zespół z Ostrowca, a resztę to są nasze błędy, to nie ma takiej możliwości na świecie, żeby ten mecz wygrać. Ostrowiec musi...